Witajcie, ja jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Stylowych Wnętrz i Sims Masu. Coraz bliżej do półmetka, a więc coraz bliżej do świąt. A jeżeli oglądacie to po świętach, to coraz bliżej półmetka, czyli prawie połowę obejrzeliście stylistyk. Dzisiaj stylistyka, której obawiałam się chyba najbardziej, Shabby Chic. Ci, co mnie oglądają od, większego, od większej ilości czasu, wiedzą, że mam do niej ambiwalentny stosunek, ale trochę się zmienił. O tym później. Zacznijmy od. Odrobiny teorii. Styl ten można powiedzieć, że rozpoczął się w Wielkiej Brytanii i czerpał z wiejskich domów. Jako odrębna stylistyka wyklarował się dopiero w latach 80. XX wieku. Rozpowszechniony był głównie wśród artystów tej całej bohemy tamtych czasów, która w kontrze do drogich, eleganckich wnętrz gloryfikowała oryginalne, odrapane, naturalne wiejskie wnętrza. U podstaw stylu można dostrzec kilka wpływów, m.in. Szwedzkie osiemnastowieczne malowidła dekoracyjne i malowane dekoracje, francuskie zamki takie typowe, Chito, czy na przykład amerykańską grupę religii no która opierała się na prostocie życia. Za twórcę uważa się Rachel Ashwell. Ona w 96, 1996 roku opublikowała książkę o tej estetyce, którą opisała jako najpierw po angielsku, potem mniej więcej wolne tłumaczenie. The aura of old money, Kashi Comfort and Crafted Indifference. Co w wolnym tłumaczeniu aura starych pieniędzy, wygodnego komfortu i wytworzonej obojętności. Coś w tym stylu. Przestrzenie w tym stylu nie są minimalistyczne. To wiemy. Znaczy to wie każdy, kto kiedykolwiek widział takie wnętrze. Jednak nie jest to bezcelowy bałagan, tylko celowy nieporządek. Obecnie szabiesik często przypomina farmhouse. Ale to dlatego, że oba mają korzenie w tym samym miejscu, czyli w wiejskich domach, ogólnie we wsi. Meble mają teksturę szorstkiego drewna, wyglądają na stare, zużyte, często jakoś tak obdrapane, złuszczącą się farbą. W stylistyce szabi zawsze są bielone lub pomalowane na biało. Materiały są naturalne dla terenów wiejskich, czyli drewno, ratan, wiklina, wiadomo. Bazą kolorystyczną jest biel, do której dodajemy pastele. Żółcie, niebieskie, zielone, różowe, ale zawsze właśnie w tym pastelu takim jaśniutkim, leciutkim. Styl ten jest często określany jako eklektyczny z natury, ponieważ łączy w sobie pastelowe kolory, zabytkowe meble, kobiece wzory i koronki. Jeżeli chodzi o akcesoria, głównym celem jest zawsze zachowanie równowagi między starym, bardziej zniszczonym, a eleganckim, bardziej drogim nazwijmy to. Obrazy i lustra pojawiają się najczęściej w białych, przetartych ramach. Porcelanowe i srebrne akcesoria wypełniają pomieszczenia. Tekstylia są koronkowe, kwieciste. Często dodaje się też rośliny, świece. A do tego takiego trochę handmade'owego, trochę vintage, dodaje się też ozdobne, na przykład oświetlenie. Zazwyczaj gdzieś w rogach pokoju czy nad stołem, takie bardziej akcentowe, bardziej eleganckie właśnie. Jak zwykle to też często są duże okna, dużo światła. Jako, że wykształciły się na domach wiejskich, gdzie te okna zwykle były trochę mniejsze, to ta biel rozświetla, sprawia, że to pomieszczenie dużo większe się wydaje. Ja postawiłam na małe pomieszczenie, bo zazwyczaj one nie są jakoś strasznie wielkie. Podzieliłam je na dwie części. Mają one też łatwy dostęp na zewnątrz, jakby. Przy wejściu mamy kawałek jadalni. A po lewo mamy salonik z kominkiem. Wszystko w bieli, dodatkowo do pasteli takich użyłam głównie różu, niebieskiego i zielonego. To nie może też być takie słodkie, infantylne. To nie o to w tym chodzi, a o to, żeby było takie przytulne, takie mięciutkie się wydawało. I mam wrażenie, że mi to wyszło. To wy tak naprawdę ocenicie to najbardziej, ale ja jak na najmniej ulubiony styl jestem zadowolona, a to myślałam, że będzie niemożliwe. Dodałam też belki, dodałam takie harmonijkowe, jakby drzwi, firaneczek nawieszałam, obrazków jakichś, kwiatów, roślin, trochę więcej. I naprawdę wyszło fajnie. Nie, żebym się przekonała i że będę jakoś mega lubić ten styl, ale cieszę się, że jestem w stanie go zrobić. Bo czasem mam wrażenie, że nie jestem w stanie osiągnąć bardziej kobiecego, dziewczęcego stylu. Takiego bardziej właśnie dziewczęcego typowo. Bo ja sama jestem osobą, która lubi różowy. Lubię siebie w różowym, lubię paznokcie malować na różowo. Mam parę swetrów nawet różowych. Lubię różowy, naprawdę. I zawsze ten styl mi się tak kojarzył. Nie, że różowo-różowo, ale że właśnie biały z różowym. Szabiesik jest idealny do sypialni, znaczy do nursery, dla tych sypialni dla niemowlaczków, tych pokojków dla niemowlaczków. Tam faktycznie jestem winna tego, że... Zachwycam się takimi. I powiem Wam, że eksplorując internet, patrząc na te wnętrza, bardzo dużo wnętrza. Pisik nie jest taka typowa. Nie jest taka kanapa, poduszeczki, pierdueczki, koroneczki. Bardzo dużo jest w takim rustykalnym bardzo stylu, z jakimś brązem. Nawet niektóre gdzieś tam zakrawają o takie industrial trochę. Byłam w szoku, ale wiadomo, że przeważały te takie pomieszczenia typowo. Koronkowo-kwieciste. Z tej estetyki mega podoba mi się ta biel, ta taka wszechobecna biel to jest super, ja lubię białe pomieszczenia. Biel jest świetną kanwą pod inne kolory, pod inne rzeczy, ale nadal ja jestem fanką nie bieli na bieli, tylko np. ciemnego drewna na bieli. Fakt, że jest to typowo Pandoramowa wersja, Shabisiku, nadal, ale wszystkie stylistyki będą typowo Pandoramowe, bo ja je robię, nie? Ale myślę, że osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć. Zależało mi na tym fajnym takim przedzieleniu tego pomieszczenia. Ogólnie w tej serii robię tak, że głównie robię salony z jadalniami, czasem salony z jadalnią i z kuchnią. Tutaj chciałam zrobić kuchnię, ale powiem Wam, że nie znalazłam tych modów, a tam naprawdę nie chcę dodawać tych, co mam i psuć całego efektu, bo ten styl naprawdę ma tą swoją historię i ma tą swoją estetykę, której nie chcę popsuć. Ale ta taka warstwowość tych firanek. Te podziały, a właśnie w serii próbuję robić taki podział, ale który prowadzi nas przez to pomieszczenie, bo to jest tak, że ustawiam, zauważcie, kanapy nie zawsze centralnie na wprost kominka lub na wprost telewizora. Nazwijmy to takiego miejsca na telewizor. Tak się bardzo często robi, co jest nie do pomyślenia dla większości ludzi, i zauważam, że zazwyczaj gdzieś klientowi, czy ja, czy moi znajomi pokazywali takie ustawienie. Że macie jakby prostopadle kanapę stojącą do telewizora i naprzeciwko, na przykład fotele, lub dwie kanapy naprzeciwko siebie, ale nie na wprost, tylko prostopadle do, to się gdzie zastanawiał, z jakiego my się świata urwaliśmy. Według mnie jest to lepsza forma niż stawianie naprzeciwko. Dlaczego? Ponieważ jak zapraszamy gości, to nie zapraszamy ich po to, żebyśmy wszyscy oglądali telewizor, więc nie będzie ich rozpraszało to, że siedzą naprzeciwko niego. Tylko siedzą naprzeciwko nas. A po drugie, kto siedzi, oglądając telewizję, kto siedzi prosto do telewizora, siedzi z wyprostowanymi ramionami, i wszystkim, z kolanami, nogami w dół? Nikt. Wszyscy leżymy, leżymy i obracamy głowę do tego telewizora, bo kanapa stoi równolegle do niego. W momencie, kiedy ona stoi prosto, rozwalamy się jak księżniczki, królowie i mamy na wprost swojej twarzy telewizor. Zresztą jak nam nie pasuje to dzisiaj, to przedstawimy sobie kanapę prostopadle. Jak nam jutro będzie pasowało inaczej, to wrócimy sobie ją. Rzadko są to meble w tych czasach, przynajmniej których nie da się samemu przesunąć. To jest takie moje zdanie i moich znajomych też często. Mam wrażenie, że bardzo zamykamy się na ludzi. Ja sama nie powiem, że miała nie wiadomo ile znajomych, tak? Ale jak się z nimi widuje, to wszystko jakby jest tłem i staram się poświęcić czas dla nich. I myślę, że wy też. Tak więc taka moja dygresja, ale już nie przedłużając, bo wolę, żeby to był krótki odcinek. Ankieta nadal trwa. To Wy możecie zdecydować, jaki styl jest Waszym ulubionym i jaki będę robić drugi raz. Linki do modów oczywiście są w opisie, znaczy nie w opisie co ja gadam. Linki do katalogu z modami są w opisie, także coś w opisie jest, nie? Ale linki do modów modów są w przypiętym komentarzu. Do ankiety tak samo jest w przypiętym komentarzu. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jak moja walka z szabisikiem poszła? Czy jesteście ze mnie dubnić, co oglądają i wiedzą, że ja tego stylu nie znoszę po prostu? Chociaż trochę mi się ocieplił. Nie powiem, że nie, bo bym kłamała. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, komentarz, powiedzcie, co wy myślicie na tym o tym, nie na tym stylu. Jutro znowu wracamy do czegoś, co lubię. Jutro będzie Coastal. Mam nadzieję, że ten szabi jednak trochę rozświetlił wam poniedziałek. Szary, bury pewnie, bo już taka pogoda. Dajcie też nas w komentarzach, czy jesteście już gotowi do świąt. Pewnie nie, bo jest dopiero dziesiąty dzień? Chyba jak dobrze liczę. Jeżeli ktoś lubi taką tematykę i ogólnie paplaninę, zapraszam też do subskrypcji. Nie przedłużając, jutro się słyszymy, dalej wam będę gadać. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!